godziny chyba 15. Jesteśmy strasznie w korkach, jakbyśmy już na dworcu. Straszna dzielnica, powiem wam, mega przesrana, mega ciemna. Dużo takich szemranych typów chodzili, szarpali za klamki. No, powiem wam, takie przez chwilę sobie myślę, oby nas tylko nie opieprzyli. Podchodził jakiś taki dziwny, mały, naćpany gościu i gdzieś tam bazy za plecak zaczął łapać za buty. Ja mówię, easy, easy. No i próbuję zadzwonić do szpitala. Mam blind. Two? Three. Same color? No. No, even if it is same, no. Zależy czar, zanim pracuje za darmo. Siemano, pakujemy się, moi drodzy, właśnie jest godzina 22. Widzimy się z samego rana, opuszczamy Tanzanię. Najprawdopodobniej ostatni dzień w tym kraju. W sumie za tę noc. Do zobaczyska rano. Siemano, witam serdecznie. Chciałem zjeść śniadanie przed podróżą, ale niestety zamknięte. No nic, jest godzina 7, powinno być wszystko już otwarte normalnie. Ajajaj, pole, jak to mówią w tej Tanzanii. Moi drodzy, dzisiaj ruszamy w podróż do Kenii. Najpierw musimy spożyć coś do jedzenia, ponieważ nasza podróż wyniesie mniej więcej około 8 godzin, strzelam, 9 godzin, bo 3,5 do 4 godzin do granicy mniej więcej. Liczmy, że godzinę będziemy musieli tam się przeprawiać. Niech będzie nawet 5, no i 3 podobno do Nairobi, doliczmy godzinę, 4, niech będzie 9. Poczekamy, niech mi otworzą ten. Słuchajcie, piękny dzień, szczyt Kilimandżaro. No powiem wam, po 3 dniach oczekiwania ukazał się szczyt Kilimandżaro, ale niesamowicie, słuchajcie, jestem tak podekscytowany. No i wyszliśmy. Wstałem dzisiaj o 6.30, żeby zamówić śniadanie. Niestety pani, która miała być od godziny 7 rano już na swoim miejscu pracy, pole, dopiero o 7.30 wybrała się do marketu, żeby nabyć, słuchajcie, produkty spożywcze. Trudno, zdarza się, zjedliśmy tylko kromkę tosta z jajkiem zamiast normalnego śniadania. No i wybieramy się, zobaczmy, czekamy już w stronę stacji autobusowej. Miejmy nadzieję, że do południa dojedziemy do granicy. Pokażemy wariata i dostaniemy na maila. Będziemy mogli przekroczyć bez problemu granicę z Kenią. Jest godzina 8.17. Pytam gościa, który odjeżdża. Gościu mówi, że o 3 rano. Nie ogarniam trochę tego ich czasu. Powiedzieli, że odjeżdżają zaraz, za 15 minut, za 10, więc idziemy do Arusha na 2,5 godziny. Ty nie wiesz, to jest stary Maseja. Ty, Maseja, nie Maseja. Jaram kolejnego bata, Maseja stary, a nie tata. Ale wiesz, że było tak. No, dojechaliśmy do Aruszy, słuchajcie, bardzo sprawnie, dużym autobusem. Teraz przysiadamy na taki mniejszy. Ten pierwszy kosztował 3000, czyli jakieś dolar z groszem. Ten kosztuje 7, czyli jakieś 3 dolary. No jedziemy na Namangę, słuchajcie, dystans to, nie wiem, godzinę półtorej chyba. Godzinę półtorej, no chyba, no nie wiem, z półtora godziny. No ogólnie tam jest taki większy młyn na stacji, tu jest spokojnie, jedziemy takim bardziej prywatnym, słuchajcie, wiecie, transporcikiem. No gitarówka. Jedziemy w stronę Namangi, przed nami rozpościera się, słuchajcie, góra Longido przy północnej granicy Tanzanii z Kenią. Przy drodze jest mnóstwo,
kolega dostał właśnie odpowiedź na wariata, wszystko ok. I ja nie dostałem. A już tutaj słuchajcie, kompletnie nie mamy zasięgu, więc miejmy nadzieję, że nie będzie żadnego problemu, jak dojedziemy na granicę, że wszystko po prostu wiecie, będzie na czas. Trzymajcie kciuki. No i muszę powiedzieć, że jesteśmy troszkę w dupie, ponieważ słuchajcie, sprawa była następująca, że nie dostałem wyniku jeszcze na wariata, który powinienem otrzymać 2 godziny temu. No i próbuję zadzwonić do szpitala, ale powiem wam, jest delikatna awaria, bo zamiast jak człowiek przekroczyć granicę, to słuchajcie, nie mogę, bo ale kwas. Sprawa wygląda następująco. Zadzwoniłem do szpitala, raz, drugi, trzeci, wysłali mi numer do gościa, z którym mam się skontaktować. Skontaktowałem się, no i powiedzieli, że mam podać numer paszportu oraz imię i nazwisko w SMS-ie. Zrobiłem to jakieś 15 minut temu. Żadnych informacji. Baza otrzymał wynik 1,5 godziny temu. Ja nadal czekam, ja wpisuję mój numer do na stronę tam, wiecie, tam ich szpitala. Wyskakuje mi, że nie ma takiego numeru, że nie ma rezultatu. Więc lipa, bo słuchajcie, zamiast normalnie jak człowiek przekroczyć granicę, jest 13.23 i się w planach przekraczać około godziny 12.30. A my po prostu, wiecie, siedzimy tu i czekamy tak długo, aż ten wynik będzie. Miejmy nadzieję, że to się nie będzie dłużyć, bo no każda godzina, słuchajcie, wiecie, sprawia, że dotrzemy do Nairobi później. Dostałem wariata. Lecimy, słuchajcie, na granicy. Trzymajcie kciuki, oby wszystko się udało. Siemano! Oficjalnie witamy w Kenii na Manga. Słuchajcie, jedziemy do Nairobi. Chyba najlepsza granica, jaką przekraczaliśmy. Bardzo mili ludzie, bardzo pomocni, bardzo sympatyczni. Trzeba pokazać dokument na żółtą febrę, ale mówię, bardzo fajnie, bez Asante Sanadara. Słuchajcie, bardzo spoko i jedziemy do Nairobi, jestem mega podekscytowany, zaraz wam wszystko wyjaśnię. Tak się prezentuje granica, bardzo spokojna. Nic się szczególnego nie dzieje, czekamy na nasz transport, który miał tu podjechać 10 minut temu, jeszcze nie podjechał, tu siedzi mój koluniu. Baza, tu mówię, się nikomu... Tu się nikomu nie śpieszy, tutaj pani sprzedaje jakieś bransoletki. Bardzo spoko. Ogólnie mnóstwo Masajów, o wiele więcej jak w Tanzanii. I od razu powiedzieli mi, że tutaj Masaje nie mają takich, jak to się nazywa, takich blizn jakby pod okiem, słuchajcie, które są zrobione. Powiedzieli mi, że takie tylko mają w Tanzanii. Niektórzy mogą mieć w Kenii. Tam powinien być z nas transport. Kosztuje, słuchajcie, 7,5 dolara. Pytaliśmy nawet w imigracyjnym, czy jest taka normalna cena. Powiedzieli, że tak i tyle kosztuje, więc nie próbowali nas nawet oszukać. I tak jak mówiłem, naprawdę bardzo sprawnie. Tylko jedyne, co musieliśmy zrobić, to wydrukować wizę oraz wydrukować potwierdzenie na wariata. I tyle. Mierzyli nam temperaturkę, klasyka, i mówiłem, trzeba mieć książeczkę na żółtą febrę. I to w sumie tyle. Hej mama. A woła mnie, słuchajcie, pani Masajka, żebym tam zapytała, czy jej tatuaż zrobię. Także ludzie to są od razu tacy, wiecie, śmieszni, sympatyczni bardzo. Zapytała, czy jej na dupie zrobię tatuaż, także wesoło. Byłem zaproszony, żeby robić wisiorki. To są, słuchajcie, masajskie wisiorki. Już wam pokazuję. Cyk.
Będziemy robić tutaj. Tree. Yeah. No. Look, look. Tree. Do like this. A tu pani. Do like this. Like this. Yeah, just two. Whoa. What error must be in the melian kai na? Oh, mama, I'm blind. Error melio. Ye na nagre levia. 2 3 3 Same color? No. No, even if it is same noise. Kai na mara li. Color no problem. Yes. Okay. When do menye nyonga ati kai mahali ni. Like this. Like this. You see? These are 3. Yes. And then you put like this. And then 3 again. No, wait. 3 again. After 3, you're going back. You do like this. Wait, you do like this. Like this. Okay. And then this one. Yes. You do like this. You put here. Wow. You see? You put here. Mama, it's not easy. You see? Yeah. Now you put here too. Znaleźli, znaleźli czar, co im pracuje za darmo. Zungu is working for free. Yeah, for free. For free. You want us to pay you? No payment. How much you want to pay me? In Maasai land, you don't pay for. Then look, free. Then you do like this, like this. Yes. And then. This one? Yes. You do like this. Okay. Oh, is it a bracelet, this yeah, one? Yeah, it's okay. A bracelet, you see? Then you do like this. And then you do like this one. Yes. This one, you put here. Okay, the next one. The next yeah. One. And then you do like this. And then I have to put more. Now you put here two. Two, okay. No słuchajcie, powiem wam, to jest dużo roboty, praca chłodna. What color you want? Any color. Oh, shit. And then, this one. Yes. How many? No, wait, but this one you put here. Do the next one, okay. And then two. And then two. Okay. Okay, here two. Wow, it's long. Oh, I'm blind. You're blind? Powiem wam, że to nie jest takie łatwe. Naprawdę dużo czasu zajmuje. How long does it take to make one? No, one week. One week? One week. One week to make one. Yeah, and then wow. You do like this. See? Then. Tydzień, słuchajcie, zajmuje. Wow. And then you do like this. No. Okay, I'll do the next one, okay. And then once again two then and... Once again you put two. Wow, słuchajcie, aż mi głowa boli od tego. Okay, put two. Nie ma sajki. Pokłócili się o nas. Pokłócili się o nas, słuchajcie. Którym busem jedziemy? Okay. No, asante mama. No, asante. Pani jest w szoku, że nie chcemy przyjąć za darmo prezentów. Dobra, straciliśmy godzinę. Od tego gościa mieliśmy jechać prywatnym SUV-em, ale okazało się, że nie przyjechał po nas. I tutaj panie chcą nam coś sprzedać, ale nie mamy siana. Dobra, za chwilę odjeżdżamy. Najprawdopodobniej powinniśmy dojechać. No, pewnie będzie ciemno. 3 godziny mniej więcej siedzi do Nairobi. Niby ekspres 800, czyli jakieś 27 złotych. I jedziemy. Baza tutaj próbuje mu sprzedać jakieś rzeczy i nawet za darmo chcą wcisnąć. Ja mówię, że nie, pani kochana, nie chcemy nic za darmo nawet. Ogólnie nie mamy już pieniędzy, bo raczej wyciągniemy pieniądze po prostu, wiecie, w bankomacie. Mieliśmy tylko tyle na autobus, tak więc jedziemy już do Nairobi. No i pojechali. Tak więc jest gitarówa. Jedziemy do Nairobi. Uuu, jaram się.
Wiem, czemu do Nairobi jedzie 4 godziny. Tentula. Mało dojeżdżamy. W Kenii jest właśnie cywilizacja, ale korki są solidne. Powiem wam, z takich korków jeszcze nie widziałem, bo od godziny wjeżdżamy do miasta. Tutaj ogólnie próbują budować drogę. Tu jest pas w jedną stronę. Tam jak widzicie jest pas w drugą stronę. I tu jest budowa. Ale tutaj nie ma problemu, żeby słuchajcie, przejechać sobie. Po prostu wiecie. Pomiędzy. On też koło się zahaczył. Tak więc zobaczcie. Jechaliśmy sobie po prostu nad terenem budowy. Coś niebywałego, tutaj ludzie przejeżdżają jak się da. Zobaczcie, to właśnie gościu wyjeżdża, cyk, żeby na skróty pojechać. No i ogólnie gęsto jest od kurzu. Ma już się robić ciemno, jest godzina 18:40. Do centrum zostało jakieś jak 20 km, ale w takich korkach strzelam, że to będzie z godzina. Jestem właśnie na recepcji w hotelu, który nazywa się La Jardin, słuchajcie, w centrum Nairobi. Powiem wam, takiego młynu w życiu nie widziałem, jak jechałem na motorze. Ogólnie baza nagrywał, więc na kanale będzie wszystko nagrane. Ja nie miałem możliwości, trzymałem jedną ręką plecak i w ogóle gościu z busa nas upomniał, żebyśmy zabrali telefony od okien, bo kradną. A takich korków na motorze nawet nie widziałem nigdy chyba w życiu. Młyn niesamowity, mówię, u bazy będzie wszystko nagrane. A my idziemy jeść, jesteśmy już praktycznie zameldowani. Pokażę wam zaraz pokój. Właśnie weszliśmy do pokoju. Godzina 21, czyli całość zajęła nam 12 godzin. Dobrze mówię, 13 godzin, słuchajcie, 13 godzin, dystans nie był jakiś magiczny, ale 300 km tylko było do przejechania, już wam mówię co i jak. Tak tylko na szybko pokażę wam pokój, za który płacimy $19 za dobę, a właśnie komar tutaj lata mi. Czyli posłuchajcie, no mniej więcej tam 9 z groszem płacimy za dobę dolarów. No mamy kibel, ale nie ma deski. To jest w ogóle kibel polecony od znajomego, którego wczoraj poznaliśmy w Tanzanii, w Moshi. Już wam szybko w skrócie powiem co i jak i zmykam do montowania. A więc pierwsza część w Tanzanii, w Moshi, do Arushi. Bardzo szybko czekaliśmy, maksymalnie 10-15 minut na autobus. Później z Arushi do Namanga czekaliśmy 10-15 minut również. I później jak dojechaliśmy, tam był ten problem z wynikiem i około z godzina 20, godzina 30 było czekania na wynik. Musiałem dzwonić, dowiadywać się, dostałem wynik. Trzeba było wszystko na granicy wydrukować.
ogólnie mega sympatyczni ludzie na granicy, wszyscy bardzo kulturalni, bardzo sympatyczni. Tutaj dzień dobry, zapraszamy. To okienko, tutaj papiery, tutaj wszystko tak, o słuchajcie, długopisik tutaj dla pana. Mega, nie miałem takich dobrych wspomnień żadnej granicy, chyba na pewno afrykańskiej. Kolejna kwestia, już po przyjeździe w Kenii, straszny młyn na pierwszym dworcu, prawie się nas pobili, którym będziemy jechać autobusem. Wybraliśmy jakiś tam ekspres, no i sobie myślę, kurczę, 150 czy tam 60 km, ile tam będziemy jechać? Jakiś gościu mówi 4 godziny. Ja mówię, gdzie tam 4 godziny? 2,5-3 będziemy na miejscu pewnie. Słuchajcie, po 4,5 godziny byliśmy dopiero 20 km od centrum, czy tam po 3,45 godziny, mniejsza, ale ostatnie 20 km jechaliśmy około godziny chyba 15. Jesteśmy strasznie w korkach, jakbyśmy już na dworcu, straszna dzielnica, powiem wam, mega przesrana, mega ciemna. Dużo takich szemranych typów chodzili, szarpali za klamki. No, powiem wam, takie przez chwilę sobie myślę, oby nas tylko nie opieprzyli. Podchodził jakiś taki dziwny, mały, naćpany gościu i gdzieś tam bazy za plecach zaczął łapać za buty. Ja mówię, easy, easy. I on w ogóle nie przejmował się tym, że wiecie, że idzie dość postawny gość, on taki malutki. Kompletnie się tym nie przejmował. Ale wzięliśmy motorki boda-boda i dojechaliśmy, mówię, ale korki były... Takich korków jeszcze nie widziałem, że motorem nie można było przejechać, trzeba było, słuchajcie, z 5 razy zakręcać. 2 kilometry motorem robiliśmy jakieś, nie wiem, 15 minut może. No ale straszne korki, ale już jesteśmy, hotel nazywa się La Jardin, dostaliśmy go z polecenia, mówię, po 10 dolarów prawie za osobę. Jest ok, najważniejsze, że jesteśmy bezpieczni, że mamy gdzie spać. Jutro kolejne misje w Nairobi i będziemy się dowiadywać, co możemy robić dalej. Już nie przedłużam, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, siemano. It's 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening?